Cześć, witam ponownie w kolejnym poradniku dotyczącym tworzenia serwera Minecraft. Tym razem stworzymy sobie od początku po kolei serwer, tym razem na silniku Bucket, czyli ten obsługujący pluginy. Więc nie przedłużając, jedziemy z tym koksem. Pierwsze co musicie zrobić, to wejść sobie na stronę, którą teraz wam pokazuję. Oczywiście link do niej będziecie mieli w opisie. I pobieramy sobie wersję na taką, jaką chcecie, bo to ogólnie poradnik to jest na każdą wersję, więc teraz to już właściwie wygląda to na każdą wersję tak samo. Czyli można powiedzieć, że ten poradnik będzie taki uniwersalny. I sobie pobieracie, ja zawsze tutaj testuję na najnowszej wersji, więc sobie w tym przypadku pobiorę na 1.12 i sobie pobieramy. Tutaj mamy coś takiego, klikamy sobie w to i pobiera nam się. Oczywiście tutaj zachowaj, wyczyszczę sobie, nie wiem czy to wyłączyć, dobra, wyłączę sobie. Super ekstra, mamy już plik z craft bucketem i tutaj mam jeszcze starter. Właśnie, a propos startera, bo akurat w przypadku bucketa trzeba będzie zrobić starter. Jak się robi taki starter? Musicie kliknąć prawy i stworzyć dokument tekstowy, napisać go jak chcecie, tu akurat w tym przypadku. Wchodzicie w niego i co robimy? Kurde, ale mi się wydaje, albo ktoś u kogoś śmierdzi czymś, nie wiem. Dobra, i tak ma wyglądać tekst, który musicie wkleić. Ten tekst oczywiście będzie też w opisie, więc będziecie mogli sobie go skopiować. Po prostu kopiujecie i wklejacie sobie go tutaj. Pierwsza rzecz to jest tutaj, to jest wartość, ile chcemy przeznaczyć pamięci operacyjnej na działanie serwera. Tutaj domyślnie jest 1 giga, czyli 1024 MB. I tutaj nazwa pliku, więc tutaj nazywacie, tutaj wpisujecie to, co tak jak nazywa się wasz plik, tutaj ten bucket. Więc tutaj sobie też mogę skopiować. I tutaj co sobie kasuję i wklejam nazwę właśnie tego pliku, czyli tego craft bucketa. I zapisujecie jako. I nazwę pliku to sobie jak chcecie, przykładowo starter, chociaż ja tu już mam, więc albo po prostu wpiszmy odpalacz, a tak żeby się różniło. I dopisujecie do tego .bat, to jest najważniejsza rzecz, i zapisujecie. Niektórzy na niektórych filmach pokazują, że trzeba jeszcze dać na wszystkie pliki, ale to tak nie działa, bo to po prostu jest zapisywanie typu, czyli na przykład jeśli będziecie chcieli szukać tego pliku, to będzie to zapisane jako wszystkie pliki, a nie jako tekstowe, ale to tak po prostu może zostać i po prostu zapisujecie. I powstał właśnie nasz odpalacz, czyli ten plik startowy. I mamy już te dwa pliki, teraz sobie stworzymy folder, na którym będzie siedział ten serwer, więc nazwijmy go serwer bookkit 1.12. Te pliki sobie walniemy do tego folderu, żeby było fajnie. Wchodzimy w niego i odpalamy odpalacz. I czekacie na razie. Widzicie? Na razie tak jak poprzednio, trzeba zaakceptować tutaj regulamin, czyli z wartości false zmieniacie sobie na true i zapisujecie, czyli Ctrl S lub po prostu tutaj pliki zapisz. I zapisaliście i ponownie odpalacie odpalacz. Dobra, nam się tutaj załadowało i teraz zamykamy to wpisując komendę stop tutaj w konsoli i klikacie jakikolwiek klawisz, zamyka wam się. I mamy już wszystkie pliki potrzebne. Teraz wchodzicie sobie w server properties. Tak jak, nie wiem czy oglądaliście poprzedni poradnik, no to akurat zawsze to jest akurat standardowa procedura. Tym razem już nie będę po kolei tłumaczył, tak jak na poprzednim filmiku. Poprzedni filmik dosyć długo trwał i szczerze mówiąc trochę się zdziwiłem, że to aż tak długo. Dobra, tutaj sobie wszystko zostawiamy, tylko uzupełniamy to, co dla nas jest najważniejsze, czyli tutaj sobie zostawiamy, tutaj jak chcecie, to sobie możecie zmniejszyć, tak, ok. Serwer IP, tutaj oczywiście wpisujecie wasze wewnętrzne IP, w moim przypadku jest to
192.168.0.16. W waszym przypadku ta końcówka może się różnić, więc żeby to sprawdzić, wchodzicie w wiersz poleceń lub CMD lub command prompt, jak to woli, i wpisujecie IP config. Boże. I to jest IPv4 adres, to jest ten adres, który musicie sobie skopiować lub przepisać. Ja sobie skopiuję, znaczy już właściwie wpisałem, więc, bo akurat pamiętałem sobie, i wklejacie tutaj. Następnie tutaj sobie zostawiamy, lecimy dalej. Online mod to oczywiście też jest ważna rzecz, ponieważ wiem, że większość z was może nie mieć Minecrafta Premium, więc jeśli chcecie, żebyście w ogóle weszli na ten serwer i żeby wasi koledzy, którzy też nie mają Minecrafta Premium, weszli na ten serwer, to sobie zmieniacie na false. PvP zostawiamy, difficult. Difficult w sumie zmienię na 2, czyli to jest normal, easy to jest 1, a hard to jest 3, a 0 to jest peaceful. Enable command block to sobie dam na true, zawsze lubię jak jest więcej możliwości. Game mode 0 tradycyjnie. Player idle timeout, to ja tu sobie w sumie, zostawię sobie, na razie nic, nie jest to potrzebne. Tym bardziej, że to będzie serwer testowy. Max player zostawiamy. Max tick time też możemy zostawić, spawn monster zostawiamy. I tutaj sobie zwiększam na 12. I opis serwera. Elo YouTube, dobra. I zapisujemy. Ctrl S lub tutaj zapisujecie sobie, zamykacie. I tak. Mamy już to, co jest właściwie najważniejsze. Już jak widzicie, tutaj w tym przypadku pojawił nam się jeszcze dodatkowy folder z pluginami, co też jest spoko sprawą, bo właśnie od tego jest Bucket, żeby wgrywać pluginy na nie. Odpalamy sobie ponownie serwer, żeby nam się już fajnie załadowało. Okej, jest done, super, stopujemy. I teoretycznie można byłoby już skończyć ten poradnik, ale jak sami wiecie, żeby wasi znajomi weszli na ten serwer, to musicie jeszcze jedną czynność zrobić. Mianowicie, wchodzicie w przeglądarkę, wpisujecie waszą bramę domyślną, czyli właściwie adres, po którym dostajecie się do panelu sterowania routera. Żeby to sprawdzić, znowu musicie wejść sobie w wiersz poleceń i wpisać znów IP config. Boże. I default gateway tutaj jest. I w moim przypadku jest to 192.168.0.1. U niektórych może być 0. Na przykład 1.1 albo 0.0, znaczy nie wiem w sumie jak to. To zależy wszystko od dostawcy internetu i od routera, więc więc tak. I wpisujemy sobie to. Tak. I dostaliśmy się do panelu sterowania. Teraz musicie wpisać hasło i nazwę użytkownika. W większości przypadków będzie to admin lub admin i admin w użytkowniku i w haśle. U niektórych może być user i w haśle user, u niektórych może być na przykład tylko w haśle admin albo user. No musicie pokombinować, dopytać się kogoś, kto wie jak to z tym dostawcą internetu, ewentualnie w internecie sprawdzić, dowiedzieć się jaki macie router i instrukcje obsługi znaleźć sobie w necie, sprawdzić, bo tam powinno być podane jak to jest domyślnie, ale z reguły właśnie jest tak jak powiedziałem przed chwilą. W moim przypadku jest to user i user. I logujemy się. Zalogowaliśmy się do panelu, wchodzicie w zakładkę Advanced i szukamy DMZ Host. W DMZ Host zmieniacie tutaj końcówkę na adres waszego IP wewnętrznego, czyli właśnie w moim przypadku 16, w waszym to może być różnie, i sobie zatwierdzacie. I właściwie można to już zakończyć, bo wtedy już wasi koledzy będą mogli wbić na serwer, ale w niektórych przypadkach może to nie wystarczyć. Jeśli to nie pomoże, możecie jeszcze drugi sposób tutaj wykonać. I musicie znaleźć zakładkę przekierowywanie portów lub przekazywanie. To różnie to w niektórych może wyglądać. W
moim przypadku tu jest po angielsku forwarding i to jest właśnie zakładka związana z przekazywaniem portów, czyli naprowadzaniem. I musicie tutaj sobie stworzyć, u niektórych będzie albo stworzyć, albo wystarczy uzupełnić tam wolne miejsca. Pamiętajcie, że musicie tutaj uzupełnić tak jak wam podają, czyli tutaj local IP address, czyli wasze wewnętrzne, lokalne. Local start portu tutaj 25565, tak jak tam na serwerze properties było w tym dokumencie tekstowym. I tutaj tak samo, bo to jest standard akurat z tym portem. I external IP, czyli wasze zewnętrzne IP. To jest troszeczkę, to jest różnica między wewnętrzną a zewnętrzną. Zewnętrzny to jest ten, to IP, po którym taki wasz identyfikator, po którym strony i wszelkiego rodzaju serwery was wykrywają po tym IP. I u każdego jest ten adres unikalny, dlatego one nie mogą się powtarzać. Żeby ten adres poznać, musicie wpisać moje IP. I mamy. To jest wasze zewnętrzne IP, kopiujecie, wklejacie sobie tutaj. Tutaj external start port, czyli zewnętrzny port. Tu tak samo wpisujecie to samo, nic nie zmieniacie. I protokół TCP IP. I opis, to jak chcecie akurat, może być serwer. Ja tu akurat nic nie robię, bo już tutaj poniżej, jak sami widzicie, mam już. I to będzie wyglądać mniej więcej coś takiego. IP, adres, coś takiego, port, zewnętrzny IP. U niektórych może na przykład nie pojawić się zewnętrzny IP, bo już z automatu będzie wam wykrywał, że to jako zewnętrzny. Więc tutaj mniej więcej tak to ma wyglądać. I żeby enable był włączony, żeby to było włączone. I zatwierdzacie, ja tutaj sobie wycofam, bo już mam. Właściwie ja tylko korzystam z DMZ host, bo to właściwie mi to tylko to działa. No i jak już to zrobicie, to wylogowujecie się i zamykacie. Jeszcze raz sobie skopiuję i wasi koledzy na serwer muszą wchodzić przez to IP. Pamiętajcie o tym. I okej, dobra. Serwera jeszcze żeśmy nie włączyli, to sobie też włączę. Odpalam jeszcze raz serwer. Okej. Za chwilę powinno być już okej. Dobra, jest. To jest na 1.12, tak? To sobie minimalizujemy. Pamiętajcie, żeby też tego nie wyłączać, bo to jest już proces, który odpowiada właśnie za hosting serwera. Odpalacie sobie, wchodzicie w Minecraft. W moim przypadku premium. Tutaj ta sama procedura co w poprzednim filmiku. Wchodzimy sobie, tym razem sobie wejdę na normalną wersję 1.12. I tak. O, jak widzicie, wszystko pięknie działa. Edytujecie. Tutaj to jest to IP wewnętrzne. A to jest to IP zewnętrzne. Wasi koledzy wchodzą przez to IP. Bo ja już tutaj zapisałem sobie ten serwer, więc można sobie normalnie wejść. Możemy wejść albo przez to akurat nie ma znaczenia. Sobie wejdziemy. I wszystko ładnie działa, naprawdę fajnie, nawet ładny świat, powiem wam, że się wygenerował z jakimiś górami. I tak. Jak widzicie, no tutaj mamy mało jeszcze dostępów, zobaczymy, na razie nie mamy żadnych pluginów. Game mode też sobie nie będziemy mogli zmienić. Więc musimy sobie w konsoli dać OPA oczywiście. Przyznano OPA graczowi Black Cebular, fajnie. I tak, na razie jest serwer super ekstra, ale niestety nie mamy pluginów. A przez to, że żeśmy założyli taki serwer z pluginami, to wypadałoby sobie jakieś te podstawowe pluginy wgrać. Więc wychodzimy sobie. Ogólnie najlepiej sobie zastopować serwer, czyli go wyłączyć, żeby wgrać pluginy. Okej, to sobie zostawię, zminimalizuję, wchodzimy w przeglądarkę i szukamy podstawowych pluginów. Wpisujemy sobie plugins w pierwszą lepszą stronę i mamy tak, to co chcemy, na przykład ja podam w opisie linki do tych podstawowych pluginów, ogólnie można do całej paczki pluginów, to jak wy będziecie chcieli. Podstawowy plugin to jest przede wszystkim Essentials, Boże, kurde.
Więc go sobie od razu wpiszmy tutaj. 1.12 najlepiej, bo wtedy są w pełni zaktualizowane. Ok, no i pobieramy sobie. To wszystko to jest jar, nie wiem, czy jak wezmę to całe. Czekajcie. O, dobra. Najlepiej sobie wszystko pobrać, bo to jest akurat zwykły essentials. Jeszcze musimy to, anti-build, chat, GeoIP, protect, spawn i XXMPP. Dobra, to sobie wyczyszczę, żeby nie syfiło. I te pluginy wrzucamy sobie do folderu oczywiście plugins. Więc zróbmy to. Ok, i pluginy mamy, te podstawowe przynajmniej, bo to są te essentiale. Możemy sobie przy okazji jeszcze jakiś inny wgrać plugin, przykładowo... nie wiem. Jeszcze sobie poszukamy coś fajnego. O, World Edit, właśnie, World Edit to jest bardzo... bardzo ważny plugin, właściwie obowiązkowy. Ok, mamy Word Edita, fajnie. Jeszcze sobie, może jeszcze jakiś inny Plugman. Właśnie zastanawiam się, co to jest. To jest chyba jakiś manager pluginów z tego po nazwie, jak widzę. Możliwe, że tak, nie jestem pewien. Możemy go sobie też sobie go pobrać, bo czemu nie? Właściwie ilość pluginów na serwer jest nieograniczona, możemy wrzucać tyle pluginów, ile wlezie, ale pamiętajcie, że tym więcej pluginów, to tym trzeba mieć, powiedzmy sobie szczerze, mocniejszego kompa. Dobra, o tutaj nawet były essentiale. Vault, Citizens, Multicore, naprawdę pluginów jest masa i każdy na pewno znajdzie sobie coś dla siebie. O, Aufme też całkiem spoko rzecz też sobie wezmę, bo to jest związane z logowaniem się na serwer. Więc sobie też pobierzemy, właściwie to już ten jeden plugin i już właściwie koniec. Ok, to sobie wyczyszczę. To jeszcze się zatwierdza, więc poczekajmy sobie. Ok. Wyłączamy sobie, wrzucamy pluginy. I fajnie. Mamy pluginy, odpalamy ponownie serwer. Odpalacz, ok. Czekamy. Dobra, o. Chyba, tak, już jest done, więc już jak widzicie done, to znaczy, że już się zatwierdziło. Dobra, wchodzimy ponownie w Minecrafta, jak widać, już serwer działa, wchodzimy sobie. Nie mogę się ruszyć, bo wgrałem plugin Aufme, więc rejestrujemy się. Register, na przykład hasło, no to 123, ogólnie nie po... A, o, widzicie, nawet już to zrobili, że już nie można krótkiego hasła dawać, to jest całkiem spoko w tych najnowszych, więc sobie dajemy na przykład... Dubsko. No i gitara. Zalogowaliśmy się na serwer. Zobaczymy, ile pluginów nam się wgrało. Mamy Plugmana, Word Edita, Essentiale, wszystkie. Więc jeszcze sobie wezmę różdżkę. Nie mamy? You are not permitted to do that. Are you in that right mode? Czemu? Może nie... Czekajcie. Mamy Word Edita, ale czemu nie chce mi dać ten. Ciekawe, czy stąd zadziała. Nie mam uprawnień, a to ciekawe naprawdę. Może jednak, czekajcie, damy sobie jeszcze raz uprawnienia. A, wystarczyło ponownie dać opa. A, bo to pewnie pluginy spowodowały, że trzeba było resetować. Zobaczymy, czy działa. Set przykładowo 1. Działa. Żeby wycofać, wpisujemy 2 ukośniki i undo. I wszystko działa jak należy. Przykładowo chcemy sobie ustawić gdzieś spawna. Na przykład tutaj wpisujemy set spawn. Ustawiono punkt spawnu. Wpisujemy ukośnik spawn i się tepamy tam, gdzie chcemy. Dobra. To by było na tyle w tym poradniku.
ja sobie wyjdę już do końca, zastopuję serwer. Wszystko działa jak należy, więc jeśli poradnik Wam się przydał, to możecie wstawić pozytywną ocenę lub zasubskrybować, jeśli chcecie być na bieżąco i dać dzwonek, no to teraz takie jest popularne z tym dzwonkiem, żeby dawać. No bo to akurat jeśli chodzi o powiadomienia, jeśli chcecie dostawać na bieżąco powiadomienia o mojej aktywności, no to sobie możecie dać taki dzwoneczek. Ale dobra, już nie przedłużając, dzięki za uwagę, jeśli macie problemy, wpiszcie w komentarzach. I linki do wszystkich rzeczy będziecie mieli w opisie, ewentualnie jeszcze dodam jakieś adnotacje, jeśli coś mi się przypomni albo coś, ewentualnie jakiś dodam, jakiś dodatkowy może film, nie wiem, zobaczymy, dobra. Dzięki za uwagę jeszcze raz i na razie, elo.